To jest? No wkładamy, to jest półautomat, pralka taka, które wiadomo kiedyś prali, bo dzisiaj bym pewnie nie chciał prać. Wkładziemy pranie, tu sobie, polega to na zasadzie takich tarek, bo pod spodem mamy tarki, tu mamy tarki, wkładamy pranie i pocieramy tymi tarkami i dzięki temu po prostu pierze się. A co się dodaje? No dodajemy szarego mydła. Szarego mydła. Tak, szarym mydełkiem. Kiedyś jeszcze popiołem też. Ale popiołem? Popiołem, to raczej już chyba nie tutaj, tylko raczej chyba... A tu? Proszę, tam? Teraz mniej automatycznie. To mamy tarę. O, pokaż się tam. No, dalej. Niech młodzi ludzie wiedzą, jak to kiedyś się prało. A ja. Pranie, wóz. Macie pranie na to? To sobie pranie. Rozrzut, tak? Pranie. O. I teraz mydelkiem podszedź od niej. Mydełko odkładasz i trzesz na tarce. Przez to pocieranie właśnie się pranie bierze. No, jak wypierzesz, to weź, wyżdżemij to pranie, bo tak to się mówi. I tu, żeby dojechać. Tu już wiem. No, tu wiesz. O, tu przemij. Żeby się nie schylać na stojąco. Takie usprawnienie. Tak, żeby kręgosłup ładnie nadwręża, więc sobie tak ulepszali. Dzięki takiemu dzwonowi, puszce, pukali sobie pranie. Tak, możesz pukać. Kto jest dzisiaj praczką? Mateusz. Mateusz, proszę. No kiedyś chyba chłopcy też prali. Nie, ale Mateusz się przynajmniej uczy. Praczek to było dzisiaj dużo, bo prania, zobacz pani ile wyprane. No właśnie, już właśnie zrobiliśmy zdjęcia, tak. O, teraz wystarczy, teraz musisz iść powiesić ładnie, żeby się suszyło. Może jeszcze do wieczora się wysnie. Jeszcze musisz wykręcić tak. Je. Bo jak będzie tak obciekać, to dwa dni będzie schło. Albo i trzy, nawet w upale. Zależy od pogody, nie? Właśnie. No. Zależy od pogody. Na mrozie fajnie się pranie suszy, ono później tak fajnie też pachnie. No. W ogóle na dworze. Mm. Jak są takie fajne mrozy, takie 20 stopni mrozu, to piorunem schnie pranie na dworze. To i dzisiaj można zastosować, wobec tego dobra porada. No, w ten to Mateusz, pójdziesz teraz wywiesić, tak? No. My tu cię filmujemy, żeby w internecie zobaczono. Mateusz wiesza pranie, temperatura powietrza 30 stopni, a to jest efekt prania na skansenie w Olsztyńskim. Dziękuję bardzo.